Dzień dobry wieczór, kochani. Dzień dobry wieczór. Witajcie, kochani. Oczywiście dzisiaj taroskop na nadchodzący tydzień. I tak jak zawsze, wybieracie, wiecie jak, albo po kolorze klucza, albo po kolorze ulubionej oprawki tarota, czyli mamy różowy klucz, biały, złoty, zielony, nocne słońce, Nicoletta, Czekoli Tarot, Vision Tarot, Manga Tarot. Kto z Was potrzebuje, niech sobie zatrzyma na pauzę do tego wyboru, jak tam kawki robicie, herbatki, czy nie wiem co. A pamiętajcie, że timecody zawsze macie podpięte w komentarzach pod danym rozkładem, które teleportują Was do wybranego rozkładu. No i co, kochani? To jedziemy. 1, 2, 3, 4. Co nam tutaj przyniesie rozkład? Numer 1, różowy klucz i tarot nocnego słońca. Sezamie, ze szczęściem do tego tygodnia otwórz się i patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Ósemeczka denarów w tej talii, dodatkowo podpowiadające, że mogą przyjść do Was jakieś nowe wieści, tak jakby które dotrą do Was przez jakiegoś zaufanego człowieka podpowiedziane i to może Was wprowadzić w konsternację, ale może być i ona i przyjemna. Jeśli chodzi o samą energię karty, tydzień bardzo pracowity, który mówi, że rzeczywiście warto się skupić na obowiązkach, na pracy, pozwoli nam nadgonić nieco jakby energii, która wcześniej być może leżała odłogiem, także rzeczywiście cała naprzód. Pamiętajcie o zdrowym relaksie dodatkowo, ale tutaj mocno pracowity tydzień. Nadganiamy jakieś zaległości z poprzednich tygodni. Jeśli chodzi o sprawy portfela, kochani, odwróciła się sama królowa mieczy. Tu bym powiedziała, że szczególnie bacznie przyglądnijcie się właśnie swoim pieniądzom, tym w jaki sposób je traktujecie, gdzie one tam są ulokowane i tak dalej. Tu też możliwe, nie powiem, że nie, jakiś moment taki, kiedy będziecie mieli poczucie, że ktoś chce skontrolować Wasze wydatki, ale to jest taki motyw, który mówi nam o tym, że okej, może to wszystko nam mówi, od wszechświata informacja idzie taka, że warto zwrócić uwagę rzeczywiście, w jaki ja sposób prowadzę swój budżet domowy. Czyli tutaj tak jakby mocno logiczny tydzień, który mówi tak jakby robimy porządek. Na razie tak. Jeśli chodzi o pracę, no tu za to, posłuchajcie, tu za to kraina fantazji pełna, czyli trzeba się ugruntować w tym tygodniu, bo możecie mieć tak jakby milion marzeń, jakichś planów, jakby taki tydzień mocno abstrakcyjny, który Was będzie jakby zaganiał, znaczy inaczej, jak tworzycie sztukę, to jest idealnie, ale jak pracujecie tam gdzieś w bankowości i tak dalej, to tu trzeba się uziemiać, bo tu mam wrażenie, że większość z Was będzie mogła myśleć o niebieskich migdałach zamiast o pracy, rozumiecie? Więc jakby tak bardziej racjonalnie do tej pracy podchodzić, no żeby ktoś tam na Was nie położył, jak to się mówi, oka i nie powiedział, że mało pracujesz, a gdzieś tam myślisz o niebieskich migdałach. Coś takiego. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy wow, są solistami, jedynakami, to tu jest król pucharów, a to jest bardzo błogosławiąca karta, to pole. Panowie, będziecie mieli szarm, urok, wdzięk, czar, wszystko, czego trzeba, żeby oczarować. Panie, drogie, tutaj jeśli mnie oglądacie, to tu jakby możliwość rzeczywiście, żeby jakiś król pucharów, czyli mężczyzna emocjonalny, taki, który może jak minimum stać się dobrym przyjacielem, w ten czy inny sposób zaistniał w tym tygodniu w Waszym życiu. Także oczy szeroko otwarte, uszy też tam nastawiajcie, o co chodzi. Fajna energia. Niech Wam się wiedzie. Teraz jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, mam wrażenie po tej karcie, że tu jakaś szarża, jakieś przeskoczenie nad jakąś przepaścią metaforyczną się szykuje, czyli możecie gdzieś tutaj w zespół, czyli we dwoje, w tandemie podjąć śmiałe decyzje, odważne i tak jakby pokonać coś, co w tej chwili, co dotychczas było nie do pokonania. To może być jedno jakieś zadanie, a może być ich wiele. W każdym razie energii w parach będziecie mieli na tyle, żeby dosłownie jakby przeskoczyć ponad tym, co wcześniej Was powstrzymywało. Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, siódemeczka mieczy, to mam wrażenie, że jakieś ograniczenia ciało może stawiać. Innymi słowy, no nie mówię, że jakby zakwasy czy coś, jeśli by siłownia była, no to na to wiadomo, ale tu jest moment taki, kiedy ciało domaga się, żebyście zwrócili na nie uwagę, bo ono tak jakby mówi, że coś tutaj, nie wiem, może trzeba rozmasować, może się trzeba przyglądnąć, czemu czegoś nie brakuje. Jakiegoś rodzaju blokady tak jakby mogą być i trzeba zwrócić uwagę na sygnały ciała, żeby ulżyć mu w życiu. Kochani, dobrze, teraz podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że ich współbracia są tam, gdzie aniołowie, to od nich macie tutaj podpowiedź taką: dziękuj za dobro i pomnażaj je. A dla tych z Was, którzy uważają, że ich współbracia są tam, gdzie różki i widełki, czyli wśród diabełków,
To podpowiedź od diabełków, jaka idzie? Cudowna. Ja do góry nogami go postawiam. Nowa perspektywa może uczynić, że niemożliwe stanie się możliwym. Rozumiecie? Czyli jakby jak jesteś nietoperzeń, to stań na nogach. Jak jesteś człowiekiem, to powiedz chwilę w postaci nietoperza i tu mogą być spływy. Popatrz na życie z innej strony. Ja to powiedziałam metaforycznie. I teraz oczywiście... Oj, podkówka, chodź tu. Dobro, szczęście przyciągamy, zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem. Koniu mój na astralnym planie pomóż. Zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani. Rozkład numer 2, biały klucz i przepiękny tarot Nicolette Ceccoli. Sezamie, ze szczęściem do tego tygodnia otwórz się. Patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Trójka pucharów. Słuchajcie, zatem większość z Was to może w ogóle na jakichś urlopach, tańcach, hulankach, swawolach dobrze pojętych, bo tutaj trzy rybki pląsają radośnie w wodzie, ale ogólnie ta, jakby ta karta zapowiada, że dla tych z Was, którzy nadal tam pracują gdzieś w miastach, tydzień taki, który rzeczywiście wniesie taką rzeźką energię, że chce się żyć, wiatr w żaglach, włosy rozpuszczone, nawet jak do pracy czy po pracy, to wracamy jak gdyby radośnie. Jest czas jeszcze, żeby pospotykać się ze znajomymi, jakieś interakcje społeczne, żywy, radosny, piękny tydzień. Bomba. Teraz popatrzmy na energię portfela. No tu nam koło fortuny, ale ono jest takie nietypowe w tej talii. Zobaczcie, tak jakby trzeba rozkręcić jakiś brak tutaj tej energii. Innymi słowy, ja bym powiedziała, że trochę, to nie chodzi o to, żeby puścić gotówkę na tylko szaleństwa, ale może przyglądnijcie się, te Wasze pieniądze upominają się, że może by je gdzieś, po prostu gdzieś chociaż jakąś drobną część, gdzieś, rozumiecie, nauczyć się jakby bawić w inwestora, minimalnie jak gdyby kwotami. Tu trzeba rozkręcić własne koło fortuny. Oczywiście można by powiedzieć kup los, ale to nie o to tu chodzi. Jakby to Wasze koło fortuny mówi tak, czekam, naucz się jakoś operować. Drobnymi, podkreślam, na razie dla zabawy. Coś takiego tutaj idzie. Coś tutaj jakby taka energia, która nam no siadła, jak to się mówi. Czyli nie mówimy, że źle, ale nie dzieje się nic. Kochani, rozkręcić. Jeśli chodzi o pracę, zawodowe struktury, czyli szkoła, biznes, uczelnia, praca, to tu, kochani, as pucharów. I ileż tu projektów może być, taki twórczy tydzień, kiedy jakoś tak po sercu i po duszy Wam się zachce popatrzeć na nowo, na Waszą pracę, na Wasze projekty, na Wasze zadania gdzieś tam w szkołach czy po uczelniach. I tu jak gdyby mnóstwo planów takich po sercu. Tydzień, który mówi, że rzeczywiście ta energia chyba Was na tyle nakręci, że staniecie się twórczy, tacy ekspresyjni i będziecie to robić z wdziękiem dużym. Więc sympatyzujący z pracą tydzień, po której można też wiele załatwić, rzeczy, które wcześniej były nie do załatwienia, bo ta energia jest taka miła, urocza, od Was płynie ciepło. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami, no proszę Was, tutaj jak to się mówi, taka energia, która mówi, no jakiś balet tutaj się zaczyna, prawda? Po parze denarów powiedziałabym mimo wszystko, że Wy tak jakby postanowicie na spokojnie, ale jednak gdzieś tutaj przetransformować to Wasze pole uczuciowe i z większą lekkością, tak jakby wychodzicie, wiecie, wychodzicie z cienia, tu się pokazuje, dajecie się poznać z miłej strony, większy szarm, większy urok, większy wdzięk dosłownie od Was płynie, zatem na takiej energii, kochani, oby tak dalej. To jest dobry flow. Tutaj jeszcze trójka pucharów, która mówi, że można się spotykać w tym tygodniu. Rozkręcacie potoki towarzyskie. Idealnie. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, patrzcie, podobne te dwie karty, nie? Tu może być taki motyw, że Wasza, bo to jest trójka mieczy, jakieś bolesne rozmowy, może jak gdyby, ale mogą się tyczyć kwestii finansowych w Waszej parze. Natomiast bolesne po to, żeby je uzdrowić. Dojdźcie do kompromisu na zasadzie takiej, że rzeczywiście może gdzieś trzeba w tej chwili coś przykrócić, jak to się mówi, jakieś wydatki, żeby potem było lepiej. A może trzeba właśnie rozkręcić czy zainwestować. Tutaj szukanie kompromisów to jest to i uzdrowienie jakiejś takiej energii, która od dawna wymagała uzdrowienia w Waszym związku, tak bym powiedziała. Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, a tu umiarkowanie, taka piękna kobietka, która nam na złotej rybce płynie w przestworzach. Po pierwsze to powiedziałabym, że rzeczywiście tu jest moment taki, że tydzień może być relaksujący dla Was. Będziecie bardziej senną bosanowe, tak jakby czuli w ciele i na duszy. Mimo tego, że tu dużo, jak to się mówi, takich jakby wypadów, to ciało mówi, ja jestem stabilne i zdrowe, ale jakby regenerujmy i śpijmy również jak gdyby i wtedy wszystko będzie ok. Ok, teraz tak, podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że ich współplemieńcy, współbracia są tam, gdzie aniołowie, to od nich podpowiedź wyciągnęłam. Jesteś dzieckiem szczęścia. Ta-dam!
zielona czterolistna koniczynka. A tak, a dla tych z Was, którzy uważają, że a tam gdzie widełki, kopytka i różki, to tam moi współbracia, to tu idzie podpowiedź. O proszę bardzo, medytacja to jest to, co potrzebujesz zrobić, żeby usłyszeć to, co potrzebujesz usłyszeć. Tak to przetłumaczę, kochani. Wow, dobro, szczęście przyciągamy. Zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem. Koniu mój na astralnym pranie pomóż. Zaklepane, zastukane. Pięknego tygodnia, kochani. I wreszcie złoty klucz i Vision Quest Tarot. Sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się. Aura tygodnia. Ojciec ognia, król buław. Kochani, tutaj Wam takiej energii. Od razu mi zagrało. Nie graj z ogniem, który w żyłach mam. Nie graj ze mną wtedy, kiedy gram. To jest melodia dosłownie na ten tydzień. Tu będziecie nie do przebicia, nie do pokonania. Zresztą w ogóle karta mówi, że rzeczywiście warto ze swojego potencjału ognistego i charyzmy, jak to się mówi, korzystać w tym tygodniu, ale rzeczywiście nie ma gór nie do przeskoczenia. I to jest moment, kiedy będziecie czuli jak gdyby ten ogień w żyłach i na takiej energii da się bardzo wiele przeprowadzić działań, przepchnąć sprawnie do przepchnięcia i tak dalej. Zatem alleluja i do przodu, kochani. Jeśli chodzi o sprawy portfela, tutaj córka ognia, tak jakby pokrewna energia, która mówi, no coś tutaj się rusza w tym Waszym potoku finansowym. Tutaj mogą przyjść śmiałe, inspirujące jakieś idee, tutaj mogą być pomysły, podpowiedzi, tutaj mogą być jakieś takie, no czuję, że gdzie tam, w jakim kierunku się udać, by powiększyć, jak to się mówi, stan mojego portfela. Jakieś momenty takie, kiedy pomysłów nie zabraknie, ale dodatkowo ta karta na takim subtelnym poziomie mówi, że tak jakby potoki finansowe rzeczywiście ruszają. Dodatkowo okadzenie to jest to, co może się przydać tam portfela i potoków finansowych, żeby wspomóc proces nakręcania się obrotów ciał niebieskich. Jeśli chodzi o uczucia... no dobra. Kochani, najpierw miała być praca. I co? Dobra, jak ciało tak, to niech będzie tak. Pozwólcie. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami... Posłuchajcie, karta księżyca mówi o tym, że możecie mieć wręcz tak jakby jakieś wizje, poczuć, że ten taki zew księżyca, zew duszy do tego, żeby coś, jak to się mówi, zmienić i okej. Dodatkowo powiedziałabym, że koło pełni, która nadciąga, tutaj mogą być ciekawe wydarzenia w Waszym życiu, więc nie w tym, niekoniecznie tylko w tym tygodniu, ale ogólnie taki tydzień, który mówi, że gdzieś tutaj rzeczywiście czujemy, że chcemy dużo zmienić, czujemy romantyczne porywy, czujemy jak gdyby, że ten ogień w żyłach gra, więc na takiej energii da się zaczarować w swój wszechświat i da się, jak to się mówi, przyciągnąć przynajmniej bliżej jakiegoś tutaj osobnika czy osobniczkę, na którą czekacie. Jakiś tu w czasie pełni zapalić mi proszę różowe albo czerwone świece, panie, panowie, w tym miesiącu. O coś tu chodzi. Dobra, idziemy w tym kierunku, bo skoro tak chciały w tym tygodniu, no to praca będzie za chwilę. Teraz jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w duetach, w tandemach, to tutaj jest pewnego rodzaju przeciążenie i warto sobie w takich momentach zdać sprawę, że czasami, jeżeli żyjemy ze sobą ciągle, non-stop i kotłujemy te same problemy, tematy i tak dalej, to po prostu jakby trzeba sobie dać trochę luzu, oddechu. Nie wiem, przysłowiowo, partner niech jedzie na ryby, wy na działkę. No ale to mówię przysłowiowo. Tu jest moment, kiedy Wszechświat Was prosi, dajcie sobie trochę dystansu, odetchnijcie jak gdyby od siebie. To jest zdrowe w partnerstwie. To jest taki tydzień, który Wam o tym podpowiada. Trochę luzu, nie zaszkodzi. Jeśli chodzi o świątynię pracy, czyli o praca, biznes, szkoła, uczelnia, to tutaj mamy córkę powietrza, czyli pazia mieczy, a tu będzie dużo informacji do Was docierało. Tu warto być czujnie skupionym, bo tu w tym tygodniu mniej mówić, więcej słuchać, patrzeć, co się wokół Was dzieje. To jest tydzień, kiedy zbieracie cenne informacje i proszę mi wierzyć, że to się Wam opłaci, czyli innymi słowy, po prostu patrzcie bacznie, co się dzieje wokół Was i tutaj jest jakiś moment zmiany, a Wam jest potrzebne jak gdyby informacje. To nie znaczy, że coś może być niekorzystnego, ale chodzi o to, żeby nazbierać, żeby patrzeć, co się dzieje po prostu. Kto, z kim, gdzie, dlaczego, jakie plany, kto tam jakby i tak dalej. Wszystko. No, taki trochę detektyw Sherlock Holmes się w Was musi włączyć i to się będzie opłacało. Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, ta karta jest podpisana stres, więc ja nie mogę jej inaczej przeczytać w tym rozkładzie zdrowia. Tutaj zwróćcie uwagę na to, że ciało może być przeciążone od stresu. W takim wypadku warto mu zafundować masaż, kąpiel w piance, poleżenie, jak to się mówi, jak miś w barłogu, nie wiem co jeszcze, rozluźnić, bo ciało się skarży, że jest zestresowane. A stres to pierwszy stopień do tego, żeby tam się zaczęły jakieś tam, rozumiecie,
nie wiem, katarki albo inne rzeczy. Jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że ich współbracia są tam, gdzie aniołowie, sam się odwrócił, no to chodź tu. Jesteś powiązany ze wszystkim. Kochani, to jest dla Was. A teraz podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że ich współbracia są tam, gdzie diabełki. No to patrzmy, co tutaj do Was przyjdzie za podpowiedź. O, kochani, przyjaciela poznajemy po tym, że idzie z Tobą ręka w rękę przez ścieżkę Twojego życia. O, może być długi dystans, ale w każdym bądź razie nie zostawia Cię w potrzebie. Okej. Dobro, szczęście przyciągamy. Zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia. Koniu mój na astralnym planie pomóż. Zaklepane, zastukane. Pięknego tygodnia, kochani. Wreszcie zielony klucz i tarot manga. Sezamie, ze szczęściem do tego tygodnia otwórz się. Szczęściem do tego tygodnia otwórz się. Aż mi dykcja siadła. Okej. Popatrzmy na aurę tygodnia. Dwójka mieczy. Moment, kiedy tydzień mówi tak, skupienie, tutaj pośpiech niewskazany, tutaj jakby percepcja, jakby rozważenie wielu jakby spraw i aspektów wskazane, tu nie śpieszymy się, tutaj wiele rzeczy należy przemyśleć, bo jakieś ważne kroki będą do podjęcia zapewne w następnych tygodniach, ale tu rzeczywiście, tutaj bardziej słuchajcie wewnętrznego wglądu, z wpływów z intuicji i pełne skupienie w tym tygodniu, dużo się zatem będzie działo. Jeśli chodzi o portfel, to tutaj król mieczy, a to jest taka żyleta energia wszędzie idzie. Posłuchajcie, ja rozumiem, tu mogą być jakieś momenty takie, kiedy możecie nawet podejmować jakieś takie decyzje co do jakiegoś takiego racjonalnego, ja nie wiem, tam uzdrowienia swojego pola finansów, albo jakby potraktowania go w jakiś inny sposób, albo jakiegoś dobrze pojętego przewrotu na polu finansów, bo król mieczy mówi nam o takich racjonalnych decyzjach. Zatem tu jest moment taki, kiedy mogą być jakieś wahania co do podjęcia się, no na przykład, nie wiem, przed jakimś kupnem, sprzedażą, albo przed zmianą jakichś prac, albo przed remontami. Tu jest wiele do przemyślenia i rzeczywiście tutaj wszystko rozgrywamy po logice i po rozumie. Przy okazji powiem tak, że tutaj król mieczy często mówi, że ktoś może próbować skontrolować nasze finanse. No może to być partner, na co tam wydajemy i tak dalej, więc tu rzeczywiście, no na spokojnie w tym tygodniu. Człowiek ostrzeżony, znaczy uprzedzony. Jeśli chodzi o świątynię pracy, czyli biznes, praca albo szkoła, uczelnia, tutaj pustelnik, który nam mówi, posłuchajcie, to taki łebski tydzień u Was, na polu pracy mówi spokojnie, przemyśl wiele, tu naprawdę pośpiech jest dobry przy łapaniu pcheł, tutaj trzeba słuchać wewnętrznego głosu, tutaj się należy zdystansować do wielu spraw, przemyśleć wiele rzeczy, mnie się wydaje, że jakiś to rewolucyjnie naprawczy tydzień u Was idzie, ale na polu pracy też moment taki, kiedy no powiedzmy sobie, wielu z Was będzie mogło też rozważać jakieś tam aspekty o emeryturze i tak dalej, jakichś tam długofalowych, jak to się mówi, swoich jak gdyby posunięciach i to fakt, taki łebski ten tydzień, ale przede wszystkim tydzień, kiedy faktycznie słuchajcie swojego wewnętrznego swojej wewnętrznej prawdy, szukajcie, jak to się mówi, autorytetów, jeśli myślicie o czymś konkretnym, bo tu jest wiele przemyśleń i taki moment, ja mam poczucie, że do czegoś się czaicie tutaj w przyszłym tygodniu, jak to się mówi, ale tu myśl, nie śpiesz się. Jeśli chodzi o pole uczuć dla tych, którzy są solistami, jedynakami, to tu koło fortuny i popatrzcie, tu jest jakaś normalnie para, która sobie podaje różne drogie preciosa z ręki do ręki. Powiedziałabym, że tu los może Was zetknąć w ten czy inny sposób z osobą, która jest z Wami zainteresowana. Zetknąć. Chociażby wzrokiem, rozumiecie, bo koło fortuny to jest moment taki, kiedy nam wydaje to kosmiczne kasyno, tak to nazwijmy, a tutaj jeszcze dodatkowo sugestia na obrazie jest jakby spotkanie. Przynajmniej, tak jak mówię, zetknięcie się jak minimum wzrokiem, ale to jest człowiek, z którym się musicie mijać w jakiś sposób, nie taki typowo mimo wszystko przypadkowy, bo tak jakby energia mówi, że my się już jakby nie pierwszy raz jakby ewentualnie widzimy i znamy. Coś może zaiskrzyć w tym tygodniu i za to trzymam kciuki. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w duetach, w tandemach, to tutaj jest dwójka buław. I to jest jakby moment taki, kiedy trzeba podjąć jakąś decyzję wspólnie, wespół w zespół, jakiś wybór, który przetransformuje absolutnie Wasze życie, doda mu rumieńców, bo to tutaj widać świeża energia, taka wiosenna, czerwona suknia, motyle, transformacja. Przy tej dwójce buław mówi moment, kiedy podejmujemy decyzje, być może one jeszcze nie są do końca takie
w tym tygodniu, rozumiecie, jak to się mówi. Może będzie więcej przegadania niż podjęcia tej decyzji, ale coś się zaczyna dziać i tak jakby czujemy, że coś trzeba zmienić w tym naszym związku, kompromisy idą i jakby obgadujemy tematy i zmiany nadchodzą, zmiany pozytywne. Jeśli chodzi o o świątynię ciała, czyli o zdrowie, Książę Mieczy. Posłuchajcie, wiadomo, gorąco teraz jest, a ta karta takim chłodem wieje, klimatyzację, uważamy na wszystko to, co idzie jak gdyby drogą wziewną, rozumiecie? No, z klimatyzacjami nie przesadzać i tak dalej. Albo nie wychodzić, nie wiem, tam nocą po kąpieli na balkon, bo tu takie, żeby nie przechłodzić, jak to się mówi, organizmu, idzie ostrzeżenie. I teraz podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie to są ich... Oj, wyskoczył sam, no tak, wyskoczyłeś, to chodź, od aniołków. Ucz się sztuki milczenia. Ha, mówię, no. Ucz się sztuki milczenia. Dobra, czyli słuchacie w tym tygodniu. Milczenie jest złotem. A dla diabełków podpowiedzi, jakież będą? Co my tu mamy? Trzech kosmitów. W dzisiejszy dzień uczyń przygodą. I tak przez cały tydzień. Po prostu. Tak jakby patrzcie świeżymi oczami każdego dnia na Wasz dzień i róbcie tam tyle przygód, ile możecie, dobrze pojętych. Dobro, szczęście przyciągamy, zło i pycha wykopujemy szerokim łukiem. Na astralnym planie koniu mój pomóż mi, zaklepane, zastukane. Pięknego tygodnia, kochani.